Dobry wieczór. Chciałem nagrać streszczenie ostatniej lekcji. Rozmawialiśmy o kilku rzeczach. Po pierwsze, rozmawialiśmy o waszych notatkach i o tym, że jakoś nikt się nie odważył napisać czegokolwiek, albo prawie nikt, o tym, co jaką rolę w naszym świecie czy wszechświecie odgrywa siła grawitacji. No i ja rozumiem, że to jest trochę zaskakujące, dlatego że okazuje się, że to, co jest odpowiedzialne za codzienne doświadczenie, piłka rzucona do góry spada, odgrywa tak olbrzymią rolę, jeśli chodzi o nasze życie. Na przykład dzięki grawitacji utrzymuje się ziemska atmosfera, która nie tylko, dzięki niej nie tylko oddychamy, możemy żyć, ale także chroni nas w dużym stopniu przed wpływem kosmosu, oddziela nas od kosmosu, który jest no, bardzo niesprzyjającym życiu otoczeniem. Rozumiem, że trochę może brakuje wam odwagi, żeby pomyśleć o tym, co się dzieje i uświadomić sobie, jak maleńką częścią tego olbrzymiego teatru, któremu na imię Wszechświat jesteśmy, że mamy tutaj te wszystkie nasze emocje i dążenia, także złości i miłości, a tymczasem tego wszystkiego by nie było, gdyby nie ciążenie powszechne. Na Ziemi nie byłoby atmosfery. Ziemia urwałaby się z Układu Słonecznego, Układ Słoneczny by się rozpadł, gwiazdy by się rozpadły, bo to, co je trzyma, to jest prawo grawitacji, to jest grawitacja. Nie moglibyśmy bez tego istnieć, bez tego tajemniczego zjawiska, które powoduje także, że piłka wyrzucona do góry spada i można się doskonale z tego powodu bawić, albo na przykład jak staniemy na stoku, nadchodzi zima, to możemy na nartach zjechać w dół. No dobrze, o tym rozmawialiśmy i chcę was namówić do tego, żebyście jednak poprawili swoje notatki i napisali coś, odważyli spojrzeć na siebie z tej perspektywy kosmicznej. No tak, ona spowoduje, że będziemy się wydawać sobie dość takimi małymi zwierzątkami w tym teatrze, jakieś takie mrówki w kącie zamkniętej dawno garderoby. Ale no, tym niemniej dla nas te nasze emocje pozostają najważniejsze, prawda? Także to jedno drugiemu nie przeczy. Dobrze, potem zajmowaliśmy się trochę tym, właściwie z czego powinna składać się taka porządna notatka, porządny opis doświadczenia, notatka poświęcona doświadczeniu. No i doszliśmy do wniosku, że po pierwsze powinien być jakiś tytuł, nazwa, no coś, czego to dotyczy, tak, ten nasz eksperyment. Potem trzeba jakoś napisać parę słów, po co w ogóle się za to zabraliśmy, co chcieliśmy udowodnić, czy zmierzyć, czy zobaczyć, co było potrzebne do tego doświadczenia, w jaki sposób to doświadczenie przebiegało, co robiliśmy konkretnie. No tu się można pomóc sobie rysunkiem, tak? Rysunkiem i jakimś krótkim opisem. To wszystkie te punkty to nie mają być wypracowania na półtorej strony, tylko notatka, coś, co jest najważniejszym elementem, coś, co po tym, jak za tydzień lub dwa lub trzy albo i więcej będziemy chcieli wrócić do tego tematu i coś jeszcze do niego dodać, rozszerzyć, pogłębić, to będziecie mogli sobie to obejrzeć samemu i przypomnieć. To jest bardzo ważne. No, jak już wiemy, jak to doświadczenie wyglądało, to można też opisać, trzeba opisać wyniki. Jeżeli to po prostu, żeśmy coś zaobserwowali, to trzeba opisać, co zaobserwowaliśmy. Jeżeli zmierzyliśmy coś konkretnie, no to trzeba też opisać te liczby, podać. Jeśli, aby zobaczyć coś, trzeba te liczby było przekształcić. Tak jak w przypadku gęstości dzieliliśmy masę przez objętość, no to te wszystkie działania też trzeba w tym zeszycie zapisać. No i na końcu wnioski, tak? Czy czego nauczyliśmy się z tego doświadczenia, jakie wnioski
wyciągnęliśmy, co wiemy, czego jesteśmy pewni, bo zbadaliśmy to sami, czego nie byliśmy pewni, zanim to doświadczenie nie zostało wykonane. No a potem przeszliśmy do konkretów, to znaczy do prawa Archimedesa. Powróciliśmy do prawa Archimedesa. Pamiętacie, robiliśmy takie doświadczenie, na statywie wieszaliśmy siłomierz, na tym siłomierzu bombkę z kulkami i to wszystko było w słoiku. Jak do słoika nalewaliśmy wody, to ten siłomierz w miarę jak nalewaliśmy wody pokazywał coraz mniejszą siłę, która go rozciąga. No i naszym zdaniem związane to było z faktem, nie, że na bombkę zanurzoną w wodzie działa mniejsza siła grawitacji, tylko że na bombkę zanurzoną w wodzie działa jakaś siła, która jest skierowana do góry. Tę siłę nazwaliśmy siłą wyporu. No i z obserwacji, która pokazywała, że ta siła wyporu rośnie, to znaczy siłomierz pokazuje coraz mniej, jak długo woda zalewa bombkę. Im bardziej bombka jest zanurzona w wodzie, tym mniej pokazuje siłomierz. Ale jeżeli już bombka cała była zanurzona w wodzie i dolewaliśmy tej wody do słoika więcej i więcej, to już wskazania siłomierza pozostawały na tym samym poziomie. No to przy jakoś zwróciło naszą uwagę, że ta siła zapewne jest proporcjonalna, taki znaczek tutaj jest, proporcjonalna taka falka, proporcjonalna do objętości cieczy, jaką to ciało wypiera. No i jeszcze żeśmy się sobie tłumaczyli, oglądali, ile wody wypiera słoik w wiadrze z wodą, a co będzie, jeżeli do tego wiadra włożyć dużą piłkę do koszykówki. Wtedy ta piłka ma większą objętość i znacznie bardziej podniósł się ten poziom wody w wiadrze, czyli jakby wypiera więcej wody. No ale teraz, kiedy już od tego czasu dowiedzieliśmy się, co to jest ciężar, i dowiedzieliśmy się, co to jest siła, że są takie rzeczy, które mają nie tylko wartość, ale także wskazują pewien kierunek. No, na przykład cena w sklepie ma tylko wartość. Trudno mówić o kierunku ceny w sklepie. No, ale jeżeli jedzie samochód, to z jakąś prędkością, to ten samochód może jechać na wschód, na północ, na południe. No, jeżeli ja wsiadam do samochodu rano i chcę jechać do Eureki, to jadę na południe, a nie na północ. Więc istotne jest, nie tylko z jaką szybkością jadę, ale też w którym kierunku się poruszam. No i takie wielkości, które mają wartość jakąś, ale także i kierunek, nazywamy wektorami. No, objętość na pewno nie jest wektorem, więc jest pewien problem, dlatego że no, mówimy o sile, a odwołujemy się do czegoś, co wektorem nie jest. Siła jest wektorem, działa w pewnym określonym kierunku. No i wiedząc już, że ciężar jest siłą, bo ciężar działa zawsze w dół, w kierunku środka Ziemi, pomyśleliśmy sobie, że można spróbować skonstruować opis tej siły wyporu w taki sposób, że wziąć z objętości tej wody wypartej, zrobić jej masę. Masę tej wody. No wiemy, jak to trzeba zrobić. Trzeba pomnożyć objętość przez gęstość, no bo gęstość to jest stosunek masy do objętości, a chcemy mieć masę, to trzeba pomnożyć objętość przez gęstość. Notabene gęstość to jest taka literka ρ, ona tutaj jest właśnie namalowana, takie G, tylko ma tą kreskę w dół po przeciwnej stronie, grecka literka ρ. No jak już mamy masę, to umiemy z masy zrobić siłę, ciężar, bo wiemy, że masa i ciężar są proporcjonalne. Długo żeśmy badali ten współczynnik proporcjonalności, sami żeśmy go wyliczali z doświadczenia, 10 newtonów na kilogram albo 1/100 newtona na gram. Więc jeżeli mamy masę, to łatwo jest zrobić coś, co już ma charakter siły, tak? Ciężar. To będzie po prostu po podstawieniu tutaj za masę tego ρ i v, to będzie po prostu iloczyn tego współczynnika proporcjonalności, gęstości cieczy i objętości cieczy wypartej przez to ciało. No i teraz powstało pytanie, to wszystko bardzo pięknie, tu jest napisane prawo Archimedesa w nowej, jakby w nowym sformułowaniu, jest pytanie, czy to
sformułowanie ma sens i jaki. Czy ono jest rzeczywiście prawidłowe? Teraz przeniesiemy to. Miał być prostokąt, jakoś wyszła. Wyszedł mi. O. Czy to jest dobre sformułowanie? No, wynika stąd, że siła wyporu jest proporcjonalna do objętości. To żeśmy widzieli na samym początku, tak? Teraz pytanie, czy możemy jakoś sprawdzić, czy jest rzeczywiście proporcjonalna do gęstości. To znaczy, czy jeżeli zanurzymy ciało w cieczy o większej gęstości, to czy siła wyporu będzie większa? No i temu poświęciliśmy doświadczenie, które żeśmy wykonywali. I to doświadczenie jest tutaj opisane już jakoś tam w formie notatki, tak? Właśnie, tak żeby było łatwiej. Chodziło o sprawdzenie prawa Archimedesa, to znaczy tej części, która mówi, że siła wyporu jest proporcjonalna do gęstości cieczy, w której zanurzamy ciało i jest proporcjonalna do objętości. To o tym już wiedzieliśmy wcześniej, więc chodzi nam o to, żeby sprawdzić, czy siła wyporu jest rzeczywiście proporcjonalna do gęstości cieczy, to znaczy, czy im większa jest gęstość cieczy, w której zanurzamy ciało, tym bardziej, tym większa jest siła wyporu. No i jak to można zrobić? Wiemy już z poprzedniej lekcji z kolei, że słona woda ma większą gęstość niż woda słodka, w związku z tym chcemy sprawdzić, czy jeśli zanurzymy bombkę w słonej wodzie, to siła wyporu będzie większa. No, jak to żeśmy postanowili zrobić? Do dwóch kubków nalaliśmy wody, do jednego z nich dosypaliśmy soli i mieszaliśmy tak długo, dosypywaliśmy i mieszaliśmy tak długo, aż cała sól się rozpuściła, a więcej już się nie chciało rozpuścić, zostawało tam coś na dnie. Stawialiśmy kubki na wadze, tarując wagę za każdym razem. Mamy takie wagi jubilerskie do pół kilograma, to akurat działało. I patrzyliśmy, co się zmieni, jeżeli będziemy zanurzać powieszoną na nitce czy na drucie bombkę z kulkami w tej cieczy, w tej wodzie. No i okazało się, że pomimo, że można było wytarować kubek z wodą, to po włożeniu tej bombki nagle jakby ten kubek z wodą robił się cięższy, tak? Waga zaczęła pokazywać no tyle mniej więcej, ile wiedzieliśmy, że wynosi siła wyporu z tego poprzedniego doświadczenia jest siłomierzem. No i wyjaśnienie tego jest oczywiście takie, że no skoro siła wyporu działa do góry, tak jak tutaj jest narysowane ta żółta strzałka, no to woda musi ją podtrzymywać od spodu tę kulkę, tak? To woda jest źródłem tej siły wyporu. No i tak jak trzymając coś w ręku czujemy, że to coś ciśnie na nas w dół, tak i tutaj ta podtrzymywana przez wodę bombka cisnęła na wodę i taką samą siłą, tak? Bombka podtrzymuje wodę, a ta kulka, woda podtrzymuje bombkę, a bombka ciśnie na wodę. No i tą siłę, z jaką bombka ciśnie na wodę, równą sile wyporu co do wartości, no mierzyliśmy, obserwując wskazania wagi. No i okazało się, że jeżeli na wagę postawimy kubek ze słoną wodą i włożymy do niej, to spuścimy na tym drucie ostrożnie, żeby nie dotknąć dna, spuścimy tę bombkę, tak żeby się cała zanurzyła, to faktycznie waga pokazuje większą siłę. Waga pokazuje większą siłę i to znaczy, że no, siła wyporu w cieczy, która ma większą gęstość, jest większa. W ten sposób rzeczywiście potwierdziliśmy, że na ciało zanurzone w wodzie o większej gęstości działa większa siła wyporu, czyli Archimedes miał rację, czyli ten wzór jest poprawny, dobrze oddaje obserwacje. No i to wszystko, co chciałem wam opowiedzieć na tej lekcji. Specjalnie nie rysowałem przebiegu tego doświadczenia, no chcąc dać wam szansę uruchomienia waszej pamięci, waszej wyobraźni, żeby to jakoś ładnie przedstawić. Dziękuję bardzo.